Witam na kanale Kołtun Mateusz. W dzisiejszym odcinku poznamy legendę o smoku wawelskim. Opowieści mówią, że jego kości umieszczone są przed katedrą wawelską. Zapraszam. Przed wiekami, przed wieloma latami, ziemiami polskimi rządził król Krak. Był założycielem krakowskiego grodu. Nagle w tym mieście pojawił się smok. Zamieszkał on na uboczu góry w ciemnej i ogromnej jamie. Było to wielkie zielone zwierzę. Posiadał duże i ostre zęby, a jego sile uzupełniał długi ogon. Smok pożerał owce i krowy, siejąc strach w całej okolicy. Ludzie byli bardzo przerażeni. Bali oddalać się od domów. Król w obawie przed stworem obiecał oddać rękę swojej córki osobie, która pokona smoka i wyzwoli gród Kraka. Było wielu śmiałków. Jednak wielka odwaga mężczyzn nie wystarczyła i żaden nie powrócił z wyprawy zabicia smoka. W całym królestwie panował smutek. Mieszkańcy i król stracili nadzieję, że nadejdzie jakaś pomoc lub śmiałek, który poradzi sobie ze smokiem i wyzwoli ich od strasznej bestii. Z tygodnia na tydzień zmniejszała się ilość krów i owiec. Ludzie zaczęli się dodatkowo martwić, co będzie, jak braknie dla nich jedzenia lub co najgorsze, bestia nie będzie miała bydła do zjedzenia i przerzuci się na ludzi z głodu. Pewnego dnia do Krakowa przybył ubogi szewczyk. Stanął przed królem i powiedział, że on jest w stanie pokonać smoka i zażegnać ten problem. Król spojrzał ze zdziwieniem, a rycerze zaczęli się głośno śmiać, że tak słabo wyglądający chłopak może zwyciężyć nad smokiem. Król zapytał, jak on chce to zrobić, bo wielu było dzielnych rycerzy, ale nie powrócił z tej wyprawy żaden. Jednak zgodził się i obiecał mu nagrodę, jeśli wykona misję. Następnego dnia szewczyk obmyślał swój plan. Wpadł na pewien pomysł. W mieście ciężko było zdobyć jakąś skórę. Udało mu się zdobyć z barana. Do środka napchał mnóstwo siarki, dokładnie upychając. Następnie starannie zaszył skórę barana tak, aby nic z niej nie wyleciało, ani nie wzbudzało podejrzeń. Szewczyk wziął skórę w ręce i ruszył w miejsce przebywania stwora. Gdy był już blisko, uważał, aby być jak najciszej i nie zbudzić smoka. Podszedł jak najbliżej mu się udało, do jego jamy i zrzucił z siebie niespodziankę. Jak szybko potrafił, tak uciekł do miasta, aby przy okazji bestia nie zrobiła mu krzywdy. Po chwili potwór wyszedł ze swojej jaskini i widząc barana, pożarł go strasznie szybko. Nie wiedział jednak, że podrzucona skóra ma w sobie mnóstwo siarki i jest podstępem. Po krótkiej chwili siarka zaczęła działać. Spowodowało u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się do rzeki, aby je zaspokoić. Wypił tak dużo wody, że pękł. Sprytny szewczyk został nagrodzony. Tak jak król obiecał. Oddał rękę swojej córki i chłopak z królewną żyli długo i szczęśliwie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli spodobał się Wam materiał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie jakąś inną legendę, napiszcie o tym w komentarzu. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Pozdrawiam. Cześć.